sanki kupione są z różnych, z kilku powodów. Pierwsze to było spełnienie moich osobistych marzeń, bo jako dziecko wychowane w Zakopanem miałem okazję jeździć na takich sankach. Potem przez lata marzyłem o tym, żeby takie zdobyć i wreszcie w internecie je znalazłem kilka lat temu. Mamy w domu dwie pary, szalejemy po Edesenie. Ale zauważyłem, że one się fantastycznie nadają dla osób niewidomych, ponieważ jest to krzesełko takie, które chroni osobę niewidomą. Dwa, te sanki nie służą do jazdy takiej jakiejś karkołomnej ze stromych zboczy, tylko jeździ się po płaskich terenach, ścieżki leśne, różne takie dukty, więc fantastyczne spacery, które można fajnie przyspieszyć, troszkę jak na biegówkach, bo mniej więcej podobne tereny mniej więcej te sanki obsługują. No i w ramach projektu Równy Start udało się zakupić 10 par takich sanek. Można je nazywać sanki integracyjne, bo one fantastycznie służą i osobom niewidomym, i widzącym, czy parom, takim tandemom, i wszystkim innym studentom, bo jest miejsce do siedzenia, miejsce do odpychania się, jak na solej nodze. I mam nadzieję, że zima jakaś no, nie zawiedzie nas w tym roku i planujemy kilka wypadów poza Lublin, gdzieś jakieś może wąwozy kazimierskie, może jakieś inne dróżki. Nie pierwszy raz takie sanki widzę, ale wydają się fajne. Jedyny taki, może nie minus, ale lekka wada, że skręcają, tak, jak się prowadzi same, więc trzeba jakoś tam balansować. Dobrze się jeździ. Lepiej, jeżeli się jedzie z tyłu. Bo jak się siedzi z przodu, to trochę wolniej. Ale ogólnie mi się bardzo podoba. Bardzo przyjemnie się prowadzi. Podwójnie przyjemnie, że daje się frajdę osobie niewidomej. Trzeba się troszeczkę przemóc, bo jednak pozycja jest inna niż w zwykłych sankach, które widzimy na osiedlach, jak dzieci sobie jeżdżą na przykład. Ale bardzo fajna frajda i polecam. Bardzo się cieszę, że jest taka możliwość, aby wspólnie cieszyć się zimą, pogodą, a jednocześnie być razem ze sobą. A skoro tak, że jest możliwość, aby bardziej się integrować z osobami, które tej integracji potrzebują, jest to bardzo dobry pomysł.